Dzień dobry państwu, zazwyczaj jak tutaj przychodzę to widam się z Dawidem, który jest albo naprzeciwko mnie, albo tutaj na ekranie komputera, no cóż, no dzisiaj ja muszę sam poprowadzić ten odcinek, sam jak pasażerowie słynnego filmu, obcy z lat 70 zeszłego wieku, ale o Jezu, o Jezu, o Jezu, jak mnie, o Jezu, o, o, Dobrze. Nie wiem, czy widz... którą wersję widzieliście wstępniaka na początku. Jeżeli widzieliście z recyklingiem, to powstała jeszcze inna wersja. To może kiedyś będzie Director's Cut albo jakiś film zrobimy z, z rzeczami, które nie weszły do normalnych odcinków. Ale to już, to czas pokaże. Tak, tutaj wykaże... dajmy się wykazać naszemu montażyście. Ale dobra, przechodzimy do rzeczy, czyli właśnie tak jak Dawid wspominał, obcy Romulus. No i tym recyklingu, no cóż, w ogóle może zacznijmy od tego, jak, jak u ciebie z tą serią obcego jest. Dobrze, niedobrze, co, co widziałeś, może czegoś nie widziałeś, albo w co grałeś. Nie widziałem o, tych najnowszych, też, tak. Mm. Nie, nie widziałem tych najnowszych e, poczynań Ridleya Scotta, czyli Prometeusza i Obcego Covenant slash Przymierze, polski tytuł, z Michaelem Fassbenderem. Mm -hmm. Słyszałem bardzo średnie opinie, a nawet bardzo słabe opinie, więc nie miałem jakoś dużej ochoty, żeby to oglądać. E, oczywiście ósmego Pasażera Nostromo widziałem nawet po kilka razy. Pozostałe części, co ciekawe, mam ocenione na Filmwebie, mm -hmm. ale nie przypominam sobie, żeby je oglądał. Więc albo leciały jakoś 23 o 1 w nocy na jakimś tv Puls i przy okazji zarywania nocki sobie gdzieś tam obejrzałem. Chyba tak, tak mi się wydaje. No, że, że nie miałem co ze sobą zrobić, odpaliłem telewizję i akurat leciał obcy. Więc na takiej zasadzie nie pamiętam nawet o czym były te, te części. Ósmy Pasażer Nostromo oczywiście kojarzy nawet nie tylko z samego filmu, co z tego, ile się o nim opowiada tak naprawdę, mm -hmm. w przestrzeni gdzieś tam filmowej, filmoznawczej. Więc te wszystkie komentarze, że obcy Romulus to jest wzięte to, co jakby najlepsze, ale też nie tylko z, z poprzednich części obcego, to ja nie, nie wiem, jak się do tego odnieść, ponieważ no, ja tego po prostu nie pamiętam, więc mogę się wypowiadać bardziej na świeżo? Znaczy, ja powiem, ja powiem tak, że u mnie jest niemalże podobnie. Też nie widziałem tych części od Promoteusza, no oprócz oczywiście obcy Romulus. Teraz ten najnowszy, ale te pozostałe części to widziałem tylko raz w swoim życiu. Właśnie ten obcy, Decydujące starcie, trójka, czwórkę też oglądałem, pamiętam, to wszystko tylko raz. Oczywiście, no nie wybije się z mainstreamu, jeśli powiem, że. Te dwie, pier dwie pierwsze części pamiętam najlepiej, trzecią też coś pamiętam. Z czwórki to już prawie, że nic, ale no, też pomaga fakt, że tak jak ty wspominałeś, Dawid, jednak te dwie pierwsze części, nawet ta trzecia, bardzo często pojawia się w jakichś, nie wiem, omówieniach. E, czy to w czasopismach filmowych, czy nawet w literaturze. To dzięki reżyserom, którzy tak, to tak. robili, bo to nie był tylko Ridley Scott, ale też James Cameron, tak, David tak. Fincher wyreżyserował trzecią część, proszę państwa. Tak, więc... Ten od, od Zodiaka, od Podziemnego Kręgu. Ale właśnie paradoksalnie to jest jego najgorszy film, ten, ten obcy trzy, <laughs> więc zaczął z grubej rury, jeżeli chodzi o jakieś debiuty pełnometrażowe. Ehm, no i cóż... Ja z tego co pamiętam w związku z tym też się zgadzam z Dawidem, że obcy Romulus to jest taki to jest taki mashup tych wszystkich części, taki właśnie recykling i no tak, no tak jak ty Dawid mówiłeś, bierze to co dobre z tych wszystkich części, ale czy bierze to co złe to już nie pamiętam, co było aż tam takiego złego, no bo też po prostu no pamięć do czwórki u mnie no to nie jest zbyt dobra, ale właśnie to o czym opowiada ten obcy Romulus. Mamy generalnie sobie grupkę, mm, grupkę ludzi, którzy mieszkają w takiej planecie, która w ogóle tam nie ma słońca, tylko cały czas ciemno, chmury, chmury wiszą nad miastem, jak to Manam śpiewał w krakowskim Polska. spinie. Tak. I poznajemy bohaterkę Rain oraz jej... Ona mówi o nim jako brat, ale tak, tak, tak naprawdę to jest taki android humanoidalny, Andy. Mimo oni, Tareyn ma grupkę przyjaciół, i z, razem z tą grupką przyjaciół marzą sobie, żeby skoń, w końcu się stąd wyrwać tak, z, tej, z tej smutnej planety. No, ale... Ze śląska, z planety tak, górniczej. Tak, ale ona jest zarządzana przez chciwą korporację, która pojawia się w obcym bardzo często, czyli Wayland yutani tak się to chyba wymawia. No, i ona musi odpracować swoje, tam nie wiem, dziesiątki tysięcy godzin, żeby mogła się właśnie wybrać do takiej planety mlekiem i miodem płynącym dosłownie. Tam słońce jest, roślinność i tak dalej. No, i ta grupka przyjaciół odkrywa, że na orbicie tej planety jest taki statek, który ma wystarczająco dużo paliwa który ma też takie komory zamrażające, już nie wiem jak to się nazywa. Kryokomory. Kryokomory, właśnie, które pozwolą im przez pięć lat podróżować, oczywiście oni będą zamroźnięci w tym czasie, podróżować do tej wymarzonej planety. Oni oczywiście do tego wielkiego statku tytułowego Romulus się dostają, no ale okazuje się, że tam czyha na nich niebezpieczeństwo w postaci ksonomorfów. No, to tak w dużym skrócie. Czyli czeka obcy. Tak, tak. Tytułowe obcy. Ja dodam jeszcze, eee, no że eee... za reżyserię odpowiada Fede Alvarez, a tutaj myślę, że to warto na napomknąć, bo to jest człowiek, który z horrorami i generalnie z franczyznami, o, znaczy odnawianiem franczyz, no jest za pan brat, bo robił taki film jak Nie Oddychaj, który ja widziałem. Dobry, polecam. Jakiś niewybitny, ale dobry. I bardzo, yy, i nie dziwię się właśnie oglądając ten Nie Oddychaj, że właśnie Fede Alvarez został reżyserem najnowszego Obcego. Oprócz tego zrobił reboot Martwego Zła, który powszechnie jest uznawany jako właśnie bardzo dobry film i bardzo dobry powrót do marki. No i właśnie teraz powrócił po raz kolejny do innej, nawet bardziej, zdecydowanie bardziej kultowej marki. No, przerwałem ci. Nie, nie, nie. Chciałem dodać tylko, że e, już trochę zaczynając o, o filmie, mm -hmm. i może o jakichś małych, e, nie wiem czy niedociągnięciach, może trochę scenariuszowych, ten, ten Romulus właśnie to jest statek, który jest podzielony na dwie części: tak, Romulus tak. i Remus, bo to nawiązuje do legendy o założycielach starożytnego Rzymu, Imperium Rzymskiego. E, I gdzie ten Remus <laughs> w filmie? Gdzie ten Remus? Tam nie jest w ogóle poruszona. Kwestia tego, w jakiej części tego statku się znajdują, czy właśnie tylko na tym Romulusie, ale ten już kij z tym Remusem tam się na tym albo wiesz, nic co nie to, dzieje, wiesz, albo co da to może dalej gdzieś jest... nie jest pociągnięte, może... więc to mogła być jakakolwiek nazwa tego statku. Może stricte to jest związane już bardzo z mitologią, i dlatego tylko postawiono na ten, żeby był tytuł tylko obcy Romulus. Bo raczej wątpię, żeby decydowały o tym takie rzeczy, jak oni nazwiemy Remus i Romulus, bo to będzie albo za długie, albo wszyscy się domyślą. Ale. Może to ma jakieś uzasadnienie, jak ktoś znana mitologii włoskiej, może yy, włoskiej, tak, 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 rzymskiej, rzymskiej bardziej. O, rzymskiej, to oczywiście ja bardzo chętnie poczytam, posłucham, bo może tutaj są jakieś jeszcze większe nawiązania. No bo myślę, że w samym filmie, no to raczej wiadomo, dlaczego, do czego się odnosi, do jakiej metafory się odnosi ta wybranie takiej, takiej postaci mitologicznej. Tak, mm -hmm. tak. E, no, y, ogólnie ten film o obcym, jak już przechodzimy do jakichś swoich mm -hmm. odczuć, to rzeczywiście to jest bardzo fajnie budowany film grozy. Rzeczywiście można się przestraszyć i jump i jakby klimat też jest całkiem fajnie budowany. Te zbliżenia na ksynomorfa też są długie. Ta postać jest bardzo dopracowana, więc y, no, jest gdzieś tam obrzydliwa, budzi, budzi postrach, obrzydzenie. Y, później zaczyna się robić trochę, trochę dziwniej. Natomiast to, o czym muszę wspomnieć, o czym często wspominam w podcaście, jeżeli już to zrobię, e, oglądałem ten film w IMAX-ie, bo mm -hmm. akurat też mi taka godzina najbardziej pasowała, bo szedłem sobie z samego rana, żeby obejrzeć Obcy Romulus o 11.20, było całkiem sporo osób jak na taką godzinę i na, e, i na taki seans, no powiedzmy, że gdzieś tam kosztowny, jak się nie ma Unlimited e, i dawno się tak fajnie nie, zaskoczy, nie zaskoczyłem w imax bo bardzo często puszczałem tam filmy, które nie są kręcone kamerą IMAX-ową, ale no fajnie na dużym ekranie, na przykład Deadpool, Deadpool i Wolverine, mm -hmm. to był film, który nie był kręcony kamerą IMAX-ową, bo ten film jest cały czas jakby w tym formacie, żeby w normalnym kinie siedzieć, bardziej takim prostokątnym, a cały chyba, cały obcy Romulus jest skręcony kamerą IMAX-ową, czyli ten ekran jest właśnie poszerzony o te pasy na górze i na dole, i to naprawdę robi wrażenie, kiedy jeszcze na początku mamy tę cisze kosmosu, które jak z grawitacji wziętą albo też z innych filmów. Mm -hmm. No to i te statki tam gdzieś latają, obijają się, mamy te pierścienie Saturna czy planety Saturnopodobnej, to wygląda naprawdę naprawdę świetnie, i dźwięk też jest bardzo dobrze wtedy zmontowany. Tak, tak. Znaczy, bo ten film też bardzo dobrze wygląda. Ja tak. widziałem materiały z zakulis, to na przykład były te, te, te ośmiornico-podobne stworki, które zapładniają ludzi. No to, to są normalnie to nie, są, to nie jest CGI, tylko tam faktycznie wszystko tam jakieś, jak to się nazywa te takie efekty. Nie, nie komputerowe. Analogowe Praktyczne? o, może tak nazwijmy. Analogowe efekty wszystko jest stworzone ręcznie, te modele. Ksenomorfa też, też to, to, jest, to jest model, tak, może to jest jakiś kostium, nie wiem, ale w każdym razie to istnieje. To istnieje w rzeczywistości pozafilmowej tam ktoś stał i albo tam sterował tym, albo też po części był w jakimś kostiumie. I też bardzo to jest, znaczy, koherentne, jeżeli chodzi o stylistykę, no bo bardzo to przypomina te, cała scenografia. Bardzo to przypomina właśnie tego obcego pierwszą część Ridleya Scott'a, czyli Decy ósmy pasażer Nostromo. Mogę też przejść dalej, bo to też dotyczy tego recyklingu, o którym wspominaliśmy, że potem tam są takie jaskinie, które przypominają decydujące starcie. Ta sama planeta, o której wspominałem na początku przy opisie fabuły, to też z kolei trójkę bardzo przypomina. Pozostałe, pozostałe jakoś nawiązania nie widzę, ale. Jest to spójne, jest to koherentne. Trochę to wygląda jak Obcy Półtora bardziej. O, może tak bym to ujął. Dzięki temu settingowi, dzięki temu jak to bardzo ładnie, skądinąd wygląda. Bardzo ładna gra świateł. Bardzo, jeżeli chodzi już tak bardziej stricte inscenizacyjne, no to widać właśnie te rzeczy z Nie Oddychaj, tak jak tam bardzo się bardzo dobrze buduje się napięcie w zamkniętych pomieszczeniach, tak gdzie widzimy perspektywę nie łowcy tylko ofiary który musi uciekać przed tym predatorem nazwijmy to ale tak, nie dosłownie ale predatorem nie, tak. z filmów obcy kontrapredator. ale widziałem obcy kontrapredator, predator zapomniałem o tym wspomnieć widziałem raz o, ale a ja widziałem Predators z Adrianem Brodym ale nie obcy kontrapredator. ale tylko raz i tą pierwszą część i nie pamiętam już z niej kompletnie nic no tak ale to o tym wspominałem wcześniej no, ale właśnie, no to, no to jest taki obcy półtora, bo jak sobie um, czytałem jakieś teksty, bo były generalnie o, o tym, jak wiele znaczeń nosi ta seria w ogóle, o, o obcym. Tak, że um, niech sobie przypomnę teraz, o, właśnie, że jakieś chciwe korporacje są i że te takie te roboty syntetyczne, jako właśnie przedstawiciele tych, tychże korporacji, czyli że oni są tacy robotyczni, bezuczuciowi właśnie jak te korpo, że motywy matczyne tak bardzo tam są, bardzo tam są eksplorowane, motyw w ogóle obcości tak, no bo też tych, te roboty są bardzo negatywnie postrzegane przez, przez ludzi i wiele wiele, wiele, wiele więcej tych motywów jest. Generalnie kosmos, przyszłość jako wizja całkowitej dystopii, tak że tak naprawdę w przyszłości nic dobrego na nas nie czeka, tylko właśnie ciemno Szaroburo, albo też wizja nad człowieka i stworzenia idealnej rasy ludzkiej, tak, bo ta oczywiście i i te tarcia na zasadzie właśnie ten zwykły człowiek, a ten ksenomorf przepotężny i to jak się próbuje to jakoś zmiksować. I potem to czytam sobie, bo już kończę ten długi wywód, i mówię: Ale to właśnie wszystko, wszystko to tutaj jest w tym obcym Romulusie. Nawet nie spoilerując zbyt dużo, do to, to te. Ja nie, nie bez przyczyny powiedziałem, że miks człowieka i Romulusa, znaczy i, i ksenomorfa. Więc tak, tak, trochę zero zaskoczenia tutaj jest przerwa w nagrywaniu, Maćku, bo ktoś do mnie dzwonił okay. i to jest zjebane, że jak nagrywam kamerą z telefonu, to mi uh -huh. przerywało twój dźwięk. Mógłbyś mi powiedzieć, o czym mówiłeś przed chwilą? Tak, że yy, mówiłem, że ten, że tam... Yy, czekaj, a od kiedy mnie przestałeś słyszeć? No dosłownie to, to tak może... nie słyszałem cię z 20-15 sekund. Tak, to mówiłem, że to wszystko jest w tym obcym, to znaczy te motywy, yy, matczyne. Motywy chciwej korporacji, motywy obcych ludzi, to jak traktujemy nie ludzi, motyw nad człowieka i miksu, właśnie tej, tej, znaczy nie miksu, tylko tego, że słaby człowiek versus istota nieludzka jako ta przepotężna i to jak się próbuje jakoś łączyć te światy, okay. te, te istoty, i że właśnie w Romulusie, nomen, nomen tak nie spoilerując zbyt dużo, no to. Nie, nie, nie bez kozeru użyłem, że to jest miks, tak. Okej, okay, dobra, spoko. E, to no. możemy wracać o bohaterkach kobiecych. Mm -hmm. w, pier w oryginalnych jakby czterech częściach, no, mamy jednak Signory Weaver e, w, tak. w roli głównej, bardzo charakterystyczną bohaterkę. E, tutaj mamy, powiedzmy, że na pierwszym planie mamy Kaylee Spaney, czyli właśnie Rain. Aktorkę bardzo modną ostatnio, która, której passa się zaczęła na Priscilla później przez bardzo, rolę w bardzo takim intensywnym filmie, czyli Civil War. Eee, tak. Teraz mamy ją w Obcym. No i pytanie, czy ona jest taką charyzmatyczną aktorką jak właśnie Signory Weaver? Nie musi być. Nie musi być, ja tutaj specjalnie mówię, że to jest, będę się powtarzał często, ale to jest chyba największy zarzut do, do tego filmu, czyli recykling. Ja bardzo szukałem tam rzeczy, które jakoś mnie zaskoczą, może bardziej. Więc to, że akurat ona jest trochę inną postacią, może trochę mniej charyzmatyczną, no to w to mi graj wbrew pozorom, bo wydaje mi się, że ona tutaj jednak nie miała pełnić aż takiej, aż takiej roli. Oczywiście tam pewnie w obcym Covenant, czyli obcy przymierze i obcy, i nie boże, Prometeusz, no to nie wiem, czy tam próbowano właśnie odtworzyć taką typową heroinę, jak była to Sigurni Weaver w tych czterech częściach, ale ja lubię, że po prostu pokazano tutaj coś innego, inną postać, o. Tak, no nie jest nawet królową krzyku, że tak powiem. Mm -hmm. Ponieważ bardziej nią mogłoby być Kej, czyli właśnie dziewczyna, tak, która tak. okazuje się już na samym początku, że, że jest w ciąży, no i ona gdzieś tam zostaje zawsze na statku, żeby wiadomo, tam w ciąży nie biegać, nie, nie narażać się. No i wtedy ona ma taki moment krzyku, który też jest w Zwiestu, nie? Bardzo fajnie zmontowany, bo jest wycięty ten krzyk, tylko zostaje właśnie ta cisza w próżni. No tutaj ten krzyk jest naprawdę, robi wrażenie. To, co się. Z nią później dzieje, że tak powiem. To. E, tak, czyli tak. ostatnie 15 minut filmu, dajmy na to mniej więcej. To. E, nie wiem, czy do czegoś właśnie będę chciał wcześniej nawiązać, ale powiedzmy, że już przechodzę do końca. To jakby te 15 minut wyciąć albo by je przepisać jakoś. To, to bardziej by mi się spodobał ten film. Ponieważ mi ten klimat właśnie grozy, tego uwięzienia na statku, tego, tej gdzieś tam nadziei, żeby na lepsze życie mordowania po kolei kolejnych osób, jak w typowym slasherze, bardzo mi tak. pasował. Natomiast nie oglądając Prometeusza i Obcego Przymierza to wiem, że to co się dzieje w ostatnich 15 minutach to wygląda jak Prometeusz, bo też sobie gdzieś tam Artykuły na ten tak, temat w tak. internecie poczytałem, i to już mi się wydaje troszeczkę na siłę. To podobno w ogóle Ridley Scott chyba na to naciskał, żeby ta taka postać się pojawiła. Eee, no i to już z tego się robi troszeczkę freak show, bo to też taki komentarz ja czytałem. Się pod, niego pod że... ja czytałem, że Disney miał w ogóle wątpliwości, czy, czy coś takiego, czy, czy na pewno Fede Alvarez czegoś takiego chce. Mm. To on powiedział: O, no to jak macie wątpliwości, to ja to i tym bardziej zrobię. Okay. No, no, to, no to ale mamy coś, to co nam jakby nam poszerza uniwersum obcego. Bo dzisiaj rozmawiałem w pracy na temat Romulusa z jednym ze znajomych i właśnie powiedziałem mu, że to ostatnie 15 minut mi przeszkadza. On mówi, ale dlaczego? Przecież to właśnie fajnie no poszerza właśnie. lore obcego. Jakby tego nie było, to ten film to rzeczywiście byłaby z Rzynka po prostu z jedynki, że jakby to był kolejny ten sam film o obcym. Ja mówię, no okej, okay, no ale bardzo fajny film o obcym. Ja zgadzam się z twoim znajomym całkowicie, okay. właśnie ja bym powiedział dos ja dosłownie ten, ma taką myśl, że ja przed, teraz chciałem powiedzieć, okay. że to jest, to jest fajne, tak, to jest eksperymentowanie, to jest właśnie w kontrze do tego, co mówiłem, że, że to w zasadzie trochę jest takie no, taki remake, tak, albo... Albo taka quasi, no może nie adaptacja, ale bardzo takie czerpanie z gry obcy izolacja, tak? gdzie tam też było yy, koncept podobny. To znaczy, odtwórzmy klimat tamtych filmów yy, i zróbmy jakiś taki, taki amalgamat tych wszystkich czterech. No i w sumie tutaj było tak do tych powiedzmy, do tych ostatnich 15 minut, a tutaj było coś nowego. Yy. Oprócz tego. Mi się podobała ta relacja, to jest chyba najlepszy jeden z tych punktów, to jest relacja Rain i Andy'ego i w ogóle Andy, czyli aktor, którego wciela Fendi'ego, czyli David Johnson, to jest najlepsza kreacja właśnie tego, tego robota, bo tutaj, tutaj, ja tego bym manekin, chciał więcej. Mannequin to znaczy... Challenge, bardzo fajny w jego wykonaniu. Tak, Tak, tak. Tutaj chciałbym tego więcej, takich podobnych e, zwrotów, bo tutaj to na początku podążało takim tropem, Właśnie zdany z tych poprzednich obcych, to znaczy, że no, mamy tego ambiwalentnego syntetyka, tego, tego, tego robota, który na początku jest miły, fajny, ale potem jest takim zimnym skurczysynem. <grytanie> za przeproszeniem. I już myślałem, że czy, rzeczywiście tak będzie, ale no właśnie w tych ostatnich powiedzmy 30 minutach to się zmienia i to mi się podobało. Także tutaj akurat trochę zagrali z z moim oczekiwaniem, więc nawet bym powiedział, że ta końcówka jest najlepsza. Okej, okay. jak dla mnie. E, no to z takich, mm. nie wiem, dobrych mm -hmm. rzeczy. E, bo nie wiem, bo w sumie wydaje mi się, że na wiele rzeczy narzekałem, ale te dobre rzeczy, o których mówiliśmy, to ja się pod nie podpinam, tak? Czyli właśnie muzyka, dźwięk, e, to jak to wygląda, jakie są relacje między tymi postaciami. Mimo tego, że rzeczywiście część z nich jest po prostu do odstrzału. Że tak powiem, tak, jakoś tak. nie bardzo pogłębiona, tylko a, ty nie lubisz tego, a ty jesteś taki, a ty zrobisz masz tylko jedną motywację, e, więc e, no, gdzieś tam tr te trzy, trzy postaci mają jakieś tam mięso. E, może no cztery. ale no, ja akurat tego nie winię, no bo jednak to jest slasher. Tak, taka konwencja. E, no. Zawsze, wiecie, zawsze obcy to było coś takiego jak ten Piątek 13., jak koszmar z ulicy Wiązów, no tylko w innym settingu tak naprawdę, no jakby nie patrzeć. No tak. Nie, w nie na ziemi, tylko w kosmosie. Więc mi to abs absolutnie nie przeszkadza, że tam są po prostu postacie do odstrzału. Ja bardziej skupiałem się na tej relacji, o której wcześniej wspominałem, czyli Rain i Andy. Yy, to wnosiło jakąś też świeżość, jeżeli chodzi o tą serię. Właśnie a propos świeżości, no to ja też nie oglądałem, ale czytałem a propos filmu, do, do którego ty się odnosiłeś, czyli do Prometeusza, no to on pomimo wielu wad, to tam się często mówi, że no był inny, że był całkowicie inny od, od tej całej serii. I chyba właśnie potem, potem zrobiono taki grzech, jak przy dziewiątej części Gwiezdnych Wojen. To znaczy <laughs> zrobiliśmy coś poprzednio inaczej, ludzie się wkurzyli, więc trochę damy im tego samego, co chcieli i tak powstał obcy przymierze. Okej. Okay. Trochę widzę podobieństwa do tej ścież w tej ścieżce rozumowania, jeżeli chodzi o wielki przemysł filmowy. Dobra, no to jeżeli to nie jest przymierze, to na ile byś ocenił, jeżeli już do tego segmentu przechodzimy, e, naszych ocen Romulusa? E, ja dam tych siedem ośmiorniczek. Ok. Tam było dużo tych ośmiorniczek w pewnym momencie. Nie wiem jak się nazywają te stwory, pewnie tutaj jakiś znawcy... Lore znawcy bestiariusza pewnie się odezwał, ale dla mnie to jest 7 ośmiorniczek na 10, bo to jest naprawdę dobry film. Po prostu tylko nie jakiś innowacyjny za bardzo. To jest jak nie wiem, jak ludzie, którzy widzieli obcego w latach 80., po prostu ojcowie zabiorą, czy tam matki, rodzinę zabiorą swoje młodsze pociechy na ten film. Dobrze, nastolatki bardziej, bo to nie jest dla, dla dzieci film. I powiedzą: o. To jest film, który, który wygląda jak obcy, tak, to jest ta estetyka właśnie, to, tak to kiedyś wyglądało, dzieciaki. No, no. ale później na koniec I... wejdzie ten dziwny stwór i powiedzą, ale gówno. Tak. Tak. dobrze było, tak, ale teraz wszystko popsuli na końcu. No, jednak słaby, jednak nie, ale... no. Ode mnie też siedem, siedem macek, siedem ksenomorfów, mm -hmm. siedem jaj złożonych na, na dziesięć. Tak. Gdyby nie ta końcówka, to by było wyżej, ja jednak nie, 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 nie jestem fanem. No, ale gdzieś tam buduje to dalej lore i podwalinę pod kolejne części, żeby jakoś bardziej to uniwersum sobie rozbudowywać. Może to przekażą e, w jakieś inne e, utalentowane chyba ręce, właśnie albo ten... Fede Alvarez będzie mm -hmm. się dalej z tym bujał. Tak, czytałem, że Fede Alvarez ma pomysł na sequel, ale to okay. chyba e, mówi, że chce e, jakieś, nie wiem, 2-3 lata, żeby co najmniej poczekało to. No i bardzo dobrze. Tak, tak, niech, teraz, teraz świeże pomysły. Tak, niech, niech zahibernuje. O, teraz... Tak, to tak jak, tak jak ścieżka z tych Gwiezdnych Wojen, że tam siódma część, no to bierzemy wszystko co dobre z nowej nadziei, potem robimy ósemkę, najlepszą, może komuś się teraz tutaj napatoczę i chcę, żeby właśnie tak, taka sama była ścieżka z Obcym Romulusem, tylko, żeby trzecia część była inna. To już będzie idealnie wtedy. Niech Ridley Scott trzyma swoje łapska z dala od trzeciej części mm. Romulusa. Tak, tak. Niech powraca do innych rzeczy, tak jak z gladiatorem na przykład. Ciekawe, jak to wyjdzie, na pewno omówimy go w, w podcaście, jak już ten film wyjdzie. Natomiast na dzisiaj tak. się już z Państwem żegnamy w przyszłym tygodniu. Nie będziemy rozmawiali o gladiatorze, tylko o czymś innym. E, temat jeszcze do ustalenia, nie będziemy nic tutaj zdradzali. Dajcie znać, co Wy myślicie o najnowszym Obcym Romulusie, o poprzednich częściach, czy na przykład je bingeowaliście przed seansem Romulusa, bo widziałem, że mój kuzyn, który był u nas tutaj w podcaście na przykład tak robi, że ogląda sobie poprzednie części. Co myślicie o końcówce, o właśnie o poszerzaniu tego, tego świata obcego, czy ma, to, czy ma to potencjał, żeby rzeczywiście się jakoś rozwinąć, żeby zarabiać chociaż ponad to pół bańki, bo na to pewnie duże studia liczą. Oceniajcie film, słuchajcie nas na Spotify. My dzisiaj bardzo dziękujemy. Ja tobie Maćku też dziękuję za, za świetną rozmowę. I słyszymy się już niedługo w następnym odcinku. Tak jest. Trzymajcie się i do, do usłyszenia.